Otwieram 51. sesję Rady Gminy Sojsz. Stwierdzam prawomocność obrad. Na sali obecni są wszyscy radni. Głównym, najważniejszym i jedynym punktem naszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi stolikowej, baneru, sztandaru i pieczęci gminy Sońsk. Zgodnie z przepisem artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał między innymi w sprawach herbu gminy. W myśl artykułu 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory, symboli ustanawiane muszą być w zgodzie z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną. Wzory takich symboli wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Projekty herbu, flag, baneru, sztandaru i pieczęci gminy Sońsk uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Uchwała nr 105/1810/0/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz wymaganą przepisami ustawy o odznakach i mundurach pozytywną opinię ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekty są zgodne z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną. Herb i flaga są najważniejszymi znakami rozpoznawczymi jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Gmina Sońsk od 1990 roku nie ustanowiła herbu, flagi ani innych symboli. Jest to gmina o tradycjach historycznych i herb będzie stanowił uwieńczenie tej tradycji. Znając szacunek i przywiązanie państwa radnych do tradycji naszej gminy, zwracam się do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały. Komisja Radnicza z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie projektu herbu, flagi, baneru, sztandaru i pieczęci gminy Sońsk. Działając na podstawie stosownych przepisów, Komisja Heraldyczna postanowiła paragraf pierwszy wyrazić pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flagi, baneru, sztandaru i pieczęci gminy Sońsk jako spełniających warunki określone w artykule 3 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach. Paragraf drugi. Przekazać uchwałę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej do stosownego wykorzystania w podpisie przewodniczący Komisji Heraldycznej Pawła Grzmińskiego. Jest skierowana do pani wójt gminy Sońsk, w której czytamy. Szanowna pani wójt, w związku z wnioskiem z dnia 10 lipca 2017 roku
w sprawie zaopiniowania projektów herbu, flag, banerów, sztandaru, pieczęci gminy Sojsk stosownie do postanowień artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach. Uprzejmie informuję, że przedłożone projekty opiniuję pozytywnie. Podstawę wyrażenia powyższej opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, leksykologii i miejscową tradycją historyczną. W załączeniu przesuną kopię wyżej wymienionej uchwały do stosownego wykorzystania z upoważnienia ministra, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, pan Ziołek. Projekt uchwały w tej sprawie. Projekt uchwały w sprawie ustalenia herbu, flagi stolikowej, banderu, pieczęci gminy Sojsk. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Sojsk po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Ustanawia się herb gminy Sojsk, którego wzór ustalił załącznik nr 1 do 10 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Herb gminy Sojsk stanowią w polu czerwonym na wzgórzu zielonym dwie skrzyżowane szable srebrne o złotych rękojeściach, a powyżej Częstochu zwierząt bramną złotą. Paragraf 2. Ustęp 1. Ustanawia się flagę gminy Sojsk, której wzór graficzny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Flagę gminy Sojsk stanowi prostokątny, poziomy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 5 do 8 z poziomym układem pasów zielony, czerwony w stosunku 1 do 1 na środku herb gminy Sońsk w wysokości 3/4 wysokości płata. Paragraf 3. Ustęp 1. Ustanawia się flagę stolikową gminy Sońsk, której wzór graficzny stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Flagę stolikową gminy Sońsk stanowi prostokątny, poziomy płat sukna o proporcjach szerokości i wysokości 1 do 2 z pionowym układem pasów zielony, czerwony 1 do 1 na środku herb gminy Sońsk. Szerokości 3/4 szerokości płat. Paragraf 4. Ustalaje się baner gminy Sońsk, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Baner gminy Sońsk stanowi prostokątny poziomy płat sukna proporcja szerokości do wysokości 1 do 4 z pionowym układem pasów zielony, czerwony 1 do 1 na środku herb gminy Sońsk szerokości 3/4 szerokości płata. Paragraf 5 ustęp 1. Ustanawia się sztandar gminy Sońsk, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do mniejszej uchwały. Ustęp 2. Sztandar gminy Sońsk ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm na 100 cm przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czworograniastego złotego groda w łuczni o wymiarach 75 na 210 mm. Płaty tkanin z trzech bogów nie przylegających do drzewca obszyte są frędzlą złoto o długości 5 cm. Strona prawa sztandaru przedstawia orła białego w czerwonym polu. Gdzie go on stanowi 3/4 szerokości płat. Strona lewa sztandaru w polu dzielonym poziomu
zielono-czerwony 1:1 na środku Helm Science, który stanowi 3/5 wysokości płatu. Pod herbem majuską poziomie napis Gmina Sojus. Powyżej daty 1385-2018. Pierwsza wzmianka o Sojusku w źródłach. I data fundacji sztandaru ustanowienia insygniów gminy. Litery i cyfry złote wywiedzione czarną nicią linią na drogę. Wysokość liter i cyfr 91. Szarfa sztandaru barwa gminy, zielono-czerwona, przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru. Paragraf 6. Ustęp 1. Ustanawia się pierzęci gminy Sojusz gminną, bytowską, radziecką, których wzory graficzne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Pieczęcie gminy Sojusz mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku mają wspólny napis odpowiednio. Gmina Sojusz, wójt gminy Sojusz, rada gminy Sojusz. Gdzie napis biegnie po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a poprzedzony jest u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne kwadratowe koło, które wpisane jest konturowe godło herbu gminy Sojusz. Paragraf 7. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, banerze i pieczęciach oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 7 do uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sojusz. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie w upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Państwa radnych o przyjęcie przedstawionego przeze mnie projektu uchwały poprzez pieśń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o uniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Sojusz przyjęła projekt uchwały, który stał się uchwałą. Jednomyślnie 15 radnych zagłosowało za przyjęciem.